Zachód słońca zobaczyłem. Siema, nareszcie zaszło. Muszę wam powiedzieć, dzisiaj był taki skwar. 3 godzinki wytrzymałem na słońcu, ale myślałem, że normalnie jajeczka mi się wyklują. Zastanawiałem się, co z nich wyskoczy. Czy małe nygusy, czy może jakieś stworki. Później pojechałem nad zalew, tam gdzie często dla was nagrywam, gdzie łowię ryby. Jest taki skwar, że nawet na ryby nie chce mi się jechać. Zresztą każdy mówi, nic nie bierze, więc sobie pomyślałem, około godziny 17 zobaczę, jakie stworki tam się na słońcu wylegują. Muszę wam powiedzieć, kilka ciekawych było, ale z facetami albo z dzieciakami najbardziej odważne były te takie troszeczkę okrąglejsze. Te miały tylko paseczek pomiędzy zadkiem. Muszę wam powiedzieć, jeżeli są takie fajne okrąglutkie, a nie płaskie, nawet troszeczkę tęgawe, ale opalone, nawet apetycznie to wygląda. Osobiście w ogóle uważam, że opalone ciało wygląda apetyczniej. O, dzisiaj będzie, słuchajcie, ciężki temat do poruszenia. Znowu nygus wylądował tam, gdzie są ogłoszenia. Panie szukają, panowie szukają. Nygus, a mówiłeś, że wszystko usunąłeś. Ale znalazłem nową stronkę, więc sobie pomyślałem, nic nie kosztuje, zaryzykuję. No cóż, zachciało mi się pękniętego jeża. W końcu jestem facetem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pośledziłem sobie troszeczkę oferty pań. Oczywiście większość oferty za kaskę. Muszę wam powiedzieć, że zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle ma sens gdzieś poznawanie, ponieważ niektóre naprawdę ładne panie, studentki przeważnie, oferują za 5 dyszek, za 100, mają teraz wakacje, piszą, potrzebuję troszeczkę sianka, dlatego za niewielką opłatą może się spotkamy. Są foteczki, nawet nie są brzydkie, muszę wam powiedzieć. Ktoś zaraz napisze, biedne dziewczęta, muszą to robić. Najstarszy zawód świata w końcu, nikt ich nie zmusza. Są wakacje, mogą iść na zbiory, nie wiem, jabłka, za chwileczkę może wiśnie, były truskawki. Wszystkie oferty praktycznie w większym mieście obok mnie, w Kielcach. Jest starówka, są knajpy, są parasole, mogą kelnerować, mogą iść do McDonalda, a skoro sobie wybrały taki sposób, to jest ich sprawa. Poglądałem, pomyślałem sobie, zobaczę, jakie oferty składają panowie. Ponieważ sam chciałem wrzucić swoją, więc sobie pomyślałem, porównam. No, większość ofert z pitongami na wierzchu. Mam nadzieję, że tego filmiku mi nie przyblokują. Wczorajszy, który miał się dzisiaj pojawić, jest w trakcie weryfikacji. Ale 70% ogłoszeń od panów poszukuje, zasponsoruje. Słuchajcie, to mnie zaczęło zastanawiać. Zamiast spróbować wrzucić jakąś fotkę, napisać, niezależny, spotkam, zapoznam, czas pokaże, to oni od razu wyjeżdżają z propozycją, dam 200, dam 300. Zaczęło mnie to zastanawiać.
Czy w tej chwili naprawdę większość facetów już teraz tylko myśli w ten sposób, że nie da się normalnie kogoś zapoznać, tylko trzeba od razu oferować za to sianko? Mogliby poczekać, zobaczyć, kto się zgłosi, wtedy wyjść z taką propozycją. Zastanawia mnie, po co to robią, skoro, tak jak wspominałem przed chwileczką, tam, gdzie dają ogłoszenia panie, przeważnie są takie oferty ze zdjęciami, więc po co się ogłaszać i samemu oferować, że dam tyle, czy dam tyle? Czy faceci stracili już wiarę w swoje możliwości? Czy naprawdę wszyscy myślą, że za kasiurę można wszystko? Nie mam pojęcia. Może wy mi wytłumaczycie to w komentarzach, na czym to polega. Bo jeżeli są takie oferty, to sobie wybieram, dzwonię czy piszę i wtedy płacę, idę i mam to z głowy. Po co mam dawać takie ogłoszenie? Że zapłacę tyle i tyle za czas spędzony ze mną. Muszę tutaj uważać, wiecie, na słowa. Chociaż i tak nie wiem, co bym nie powiedział, to wszystkie filmiki ostatnio są 4-5 dni wałkowane, zanim je dopuszczą do publikacji. Co mnie zastanawia, ponieważ dzisiaj, aha, nad zalewem stoję sobie, piję oranżatkę. Nagle ktoś mnie łapie, obejmuje za nogę i mówi: siema, Nygus. Ja tak patrzę, taki mały blondynek, może z 4 lata. Podchodzi jego ojciec, przywitaliśmy się, podałem mu grabę. Mówię: a młody skąd mnie zna? Mówi: no ogląda twój kanał. Rodzice pozwalają oglądać dzieciakom mój kanał, 4-latki oglądają, a YouTube wałkuje moje filmiki po kilka dni, gdzie praktycznie już nie wiem, jak mam się wypowiadać. Słuchajcie, dałem sobie takie ogłoszenie, zobaczymy, może coś się wydarzy, a jak nie, to nie. Cały czas gdzieś chodzę, zagaduję, ale jest to małe miasto. Muszę wam powiedzieć, sporo ludzi mnie rozpoznaje i być może panie też. W ogóle wiadomo, jak jest w mniejszym mieście, wszyscy o każdym wszystko wiedzą. Do tego, jeżeli ktoś mnie ogląda, może mieć jakieś tam obawy, że Nygu zaraz nagra o nas filmik. Słuchajcie, wiem, co mogę nagrać, czego nie mogę nagrać. Mogę wspomnieć o jakiejś sytuacji, ale wiecie, że nie mówię, jakie imiona, nie wymieniam, nie podaję jakichś konkretnych danych. Jakby zaistniała jakaś zabawna sytuacja, mogę o tym powiedzieć. Ale oczywiście nie mówię też wam wszystkiego. Nawet jakbym miał jakąś teraz na stałe, miałbym jakieś plany, też niekoniecznie byście się o tym dowiedzieli. Może później, jakby coś się wydarzyło. Może tego się obawiają, nie wiem, o co chodzi. Ale jest to małe miasto, większość zajęte. Mężatki albo jakieś takie nowoczesne, że ja z nimi praktycznie nie mam tematu. Próbuję rozmawiać, nie ma za bardzo o czym. Muszę wam powiedzieć, najlepiej mi się rozmawia z sąsiadkami u mnie pod klatką. Ryczące 80 i 90. One sobie żartują, mnie podpuszczają, ale są zabawne, mają poczucie humoru i nie są takie, słuchajcie, zmanierowane. No, czasami z nimi są jaja niezłe, muszę wam powiedzieć. Ja tam zawsze coś im dowalę, mają ze mną zabawnie. Jak mnie widzą, to już czekają, co się wydarzy, ktoś mnie z nich podpuści, a siedzi ich tam przeważnie pod moją klatką 5 albo 6. Czasami wracam z zakupami, chciałbym sobie usiąść, zapalić jeszcze fajeczkę przed wejściem do domu. Nie ma gdzie.
Ostatnio już powiedziałem, te co mieszkają u mnie w klatce są zwolnione z opłaty, a od reszty, od tych co przychodzą, będę kasował po piątaku. Biznes się kręci, ale muszę wam powiedzieć, naprawdę zaskoczyło mnie to, jak wszedłem, poczytałem sobie oferty, jakie składają panowie. Praktycznie jedna oferta na 10 jest normalna, reszta z falusami na wierzchu, a pozostałe dam tyle, zapłacę tyle. Zaczyna mnie to naprawdę niepokoić. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Robi się szaro. Słoneczko zaszło. Taki szybki filmik pomyślałem sobie nagram. Skoro już nie praży, wrócę do chaty, wgram, zobaczymy, czy znowu przyblokują, czy może dopuszczą do publikacji. Pozdrawiam, do następnego, liczę na wasze komentarze, piszcie, o co chodzi, bo ja już powoli nie kumam.